Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad. Na tablicy informacyjnej. Przystępujemy do realizacji porządku drugiego obrad. Informuję Państwa Radnych o, że podpisałem protokół numer 33 łamany na 2021 z dnia 29 września 2021 roku. Informuję także o możliwości zgłaszania wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. Czy ktoś z Państwa Radnych zgłasza jakiś wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu? Radni nie zgłosili uwag do porządku, do protokołu w poprzedniej sesji. Przechodzimy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. Proszę Pana Wójta o przedstawienie informacji o pracy Wójta między sesjami. Szanowna Rado, w okresie od 25 września do 25 października 2021 roku wydano 7 zarządzeń w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury sportowej i pomieszczeń gminnej hali sportowej w Piątnicy oraz szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez gminę Piątnica, zmian w budżecie gminy, zarządzenie wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy, określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica, powołania komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków gminy Piątnica oraz 2 zarządzenia dotyczące powołania społecznej komisji mieszkaniowej. Ponadto w okresie tym wydano lub przyjęto 63 zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz o opłacaniu składek ubezpieczeniowych, 57 decyzji wymiarowych zmieniających wymiar umorzeniowych o rozłożeniu na raty, o udzieleniu ulgi kupna i ustalające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ulgi inwestycyjne, 21 postanowień i wezwań, 134 informacje podatkowe, 21 wniosków CIDG, 61 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 7 deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych oraz od ośrodków transportowych, 34 upomnienia i administracyjne tytuły wykonawcze oraz zawiadomienia o zmianie należności pieniężnej, 3 potwierdzenia umów dzierżawy, 13 odpowiedzi na wnioski o zajęcie wierzytelności, 81 imiennych zawiadomień o drugim terminie szczepienia psów przeciw wściekliźnie, 3 decyzje o zmianie zezwolenia na handel alkoholem, również 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na handel alkoholem, 9 aktów małżeństwa, niestety 3 akty zgonu, 38 aktów papierowych przeniesionych do bazy Urzędu Stanu Cywilnego, 60 odpisów skróconych, zupełnych bądź wielojęzycznych, 2 uzupełnienia aktów stanu cywilnego o brakujące dane, 2 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu kościelnego, 8 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 1 udzielony ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, 1 udzielony ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego, 51 wydanych dowodów osobistych, 20 wydanych zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu i 5 udostępnień danych osobowych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców. Ponadto w okresie tym zajmowano się również. Trwają prace przy realizacji zadania pod nazwą remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewo w ramach projektu Centrum Aktywności Lokalnej w Krzewie. Prowadzone są kontrole związane z prawidłowym odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych z nieruchomości prywatnych na terenie gminy Piątnica. Prowadzone są również postępowania związane z wydawaniem decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym na podstawie ustawy o drogach publicznych.
Prowadzone są również prace związane z bieżącym utrzymaniem budynków i obiektów komunalnych. W toku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na wykonanie corocznych okresowych przeglądów technicznych budynków stanowiących własność gminy Piętnica. Przyjmowane są wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży prowadzone są prace związane z bieżącym nadzorowaniem i funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego działającego na terenie gminy Piątnica. Wydawane są zaświadczenia o ujęciu działek w lokalnym programie rewitalizacji. Od 16 września wydano 25 takich zaświadczeń. Wydawane są zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości prywatnych oraz przygotowywane są wnioski do uzyskania zezwoleń w odpowiednich organach na wycinkę drzew z terenu działek gminy Piętnica. Na bieżąco rozpatrywane są i realizowane wnioski zgłaszane przez mieszkańców, sołtysów i radnych. W ramach funduszy sołeckich na rok 2021 realizowane są zadania i przedsięwzięcia wnioskowane przez mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wydano jedną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wysłano 20 zapytań do przedsiębiorców w zakresie umów dotyczących gospodarowania odpadami. Udzielono pomocy w zakresie złożenia 6 wniosków w ramach programu Czyste Powietrze. Wpłynęło 20 wniosków związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 21 zaświadczeń. Wydano 10 decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęto 9 wniosków o podział nieruchomości. Wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości. Przyjęto 4 wnioski o nadawanie numerów nieruchomościom. Przyjęto również 9 wniosków na sterylizację i kastrację zwierząt. Zgłoszono do odłowienia 1 bezpańskiego psa. Na bieżąco rozpatrywane są i realizowane wnioski o interwencje zgłaszane przez mieszkańców, sołtysów i radnych. Jeżeli chodzi o pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, liczba złożonych wniosków to jest 147, wydanych rozstrzygnięć było 248, liczba informacji przekazanych innym urzędom to jest 34, liczba wydanych zaświadczeń 44, w tym 10 zaświadczeń dotyczących programu Czyste Powietrze, liczba informacji wysłanych do Biura Informacji Gospodarczej to jest 105. Jeżeli chodzi o pracę lokalnego zespołu interdyscyplinarnego, w przedstawionym okresie wpłynęły 2 niebieskie karty, odbyło się 13 posiedzeń grup roboczych. Jeżeli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej i współpracę jego z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w realizacji projektów, to Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Program Aktywności Lokalnej w gminie Piątnica i w gminie Śniadowo od lutego bieżącego roku w partnerstwie ze Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i gminie Śniadowo realizujemy projekt Program Aktywności Lokalnej w gminie Piątnica i w gminie Śniadowo. W ramach projektu 20 osób z terenu naszej gminy objętych jest aktywizacją społeczną. We wskazanym okresie odbyły się spotkania indywidualne z mentorem. 6 osób ukończyło szkolenie zawodowe, w tym 3 osoby rozpoczęły staż zawodowy u pracodawcy. 4 osoby kontynuują kursy zawodowe. Ukończono pierwszą inicjatywę lokalną związaną z odświeżeniem pomnika w parku przy kościele w Piątnicy. W ramach inicjatywy uporządkowany został również teren obok pomnika, w tym nowe nasadzenia. Jeżeli chodzi o Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat, lokalny punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, we wskazanym okresie z pomocy psychologicznej skorzystało 11 osób w wymiarze 22 godzin. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie informacji. Czy radni mają uwagi do przedstawionych informacji? Czy są jakieś zapytania? Wobec niezgłoszenia uwag proponuję przyjęcie informacji do wiadomości. Jeżeli usłyszę sprzeciwu, uznam, że Rada informację przyjęła. Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła informację o pracy wójta między sesjami, tak jak wiadomości. Stwierdzam przybycie
radnego Pokropowicza. Przechodzimy dalej. Zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwał w podjęcie uchwały. Pierwszy projekt uchwały, który Rada będzie rozpatrywać, to projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na pracę remontowo-konserwatorskiej kościoła w Dobrzy Jałowie. Na wstępie chciałbym Państwa poinformować, że do Rady Gminy Pędzica wpłynęły wnioski Wójta Gminy Pędzica z dnia 14 października 2021 roku z propozycją udzielenia dotacji w wysokości 55 tysięcy dla parafii pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika w Dobrzy Jałowie na przebudowę wieżby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła w Dobrzy Jałowie. Wniosek Państwa radnym przekazałem łącznie z informacją na sesji. Czy odczytywać ten wniosek? Może przeczytać. Zgodnie z paragrafem 8 uchwały z numer 200/32/2021 Rady Gminy Pędzica z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisane do rejestru znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków gmina Pędzica. Przykładem przedkłada Wysokiej Radzie propozycję udzielenia dotacji w wysokości 55 tysięcy dla parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika w Żyjałowie na przebudowę wieżby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła w Dobrzyjałowie. W dniu 29 września 2021 roku do Urzędu Gminy Pędzica wpłynął wniosek złożony przez parafię świętego Stanisława biskupa i męczennika w Dobrzyjałowie o przyznanie dotacji na pracę remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzy Jałowie. Zarządzeniem numer 66/2021 Wójt Gminy Pędzica z dnia 11 października 2021 roku została powołana komisja oceniająca do spraw opiniowania wniosków składanych o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przez zabytki wpisane do rejestru znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy Pędzica. Komisja na posiedzeniu w dniu 11 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała udzielenie dotacji celowej na przebudowę wieżby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła w Dobrzy Jałowie. Środki finansowe na ten cel przeznaczyły sołectwa Dobrzy Jałowo, Kisielnica, Kownaty i Stary Cydzyn. W związku z tym wnioskuje o udzielenie dotacji w wysokości 55 tysięcy złotych. Podpisał wójt Artur Wiesławski. Teraz bym poprosił pana Dariusza Wojewodę, naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzy Jałowie. Mogę na siedząco? Podstawą do podjęcia uchwały jest paragraf 9 uchwały nr 200/32/2021. Rady Gminy Piątnica z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy Piątnica, który określa, że Rada Gminy podejmuje uchwałę o udzieleniu dotacji. W związku z artykułem 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowiącym, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek, zadań bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w artykule 81 ust. 1 stanowi, że dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. W dniu 29 września 2021 roku
Do Urzędu Gminy Piątnica wpłynął wniosek złożony przez parafię pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Dobrzyjałowie, dotyczące przyznania dotacji na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie. Zgodnie z paragrafem 8 wymienionej uchwały, zarządzeniem nr 66.2021 wójta gminy Piątnica z dnia 11 października 2021 roku została powołana komisja oceniająca do spraw opiniowania wniosków składanych o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy Piątnica. Komisja na posiedzeniu w dniu 11 października 2021 roku rekomendowała udzielenie dotacji na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła w Dobrzyjałowie określone w złożonym wniosku. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały rozpatrzyła stałe komisje Rady Gminy, więc poproszę przewodniczących stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o przedstawienie opinii. Szanowni Państwo, Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy za 5 radnych. Dąbrowski Adam Robert, Poprzewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę zastępcę za przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych o przedstawienie opinii pani Karolin. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 3 radnych. Głosy za 3 radnych. Florczyk Tomasz, Duńczyk Piotr, Weber Krzysztof. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam przybycie Adama Dąbrowskiego. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i proszę o zadawanie pytań. Czy są jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów za 13 radnych, przeciwu brak, 1 głos wstrzymujący się, podjął uchwałę nr 210/34/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie. Teraz przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 10 ust. 2 oraz 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220
2009 roku o finansach publicznych. Uchwala się, co następuje. Wykonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Załącznik nr 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok. Do uchwały nr 158/26/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Załącznik nr 7. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku do uchwały nr 158/26/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik nr 5. Paragraf 6. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 54 994 025,33 zł. Z tego bieżące w wysokości 53 395 064,33 zł. Majątkowe w wysokości 1 598 961 zł. Paragraf 7. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 58 826 910,33 zł. Z tego bieżące w wysokości 50 279 643,08 zł i majątkowe w wysokości 8 547 267,25 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Piątnica. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Otrzymaliście Państwo tą dokumentację. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dostaliście Państwo objaśnienia zmian w budżecie, w danych paragrafach. Jeżeli będę mógł odpowiedzieć, to proszę bardzo. Dobrze, dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe Komisje Rady Gminy. Wobec tego proszę Przewodniczący Stałej Komisji Rady Gminy Piątnica o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Poproszę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych o przedstawienie opinii. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, 5 radnych za. Dąbrowski Adam, Robert Poprzewski, Jan Konopko, Marek Mroczkowski, Sławomir Śmiarowski, Karol. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Dziękuję. Dziękuję Przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Poproszę członka komisji panią Karolinę o przedstawienie opinii w ramach zaprzewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 3 radnych. Głosy za 3 radnych. Florczyk Tomasz, Duńczyk Piotr, Weber Krzysztof. Głosów przeciw i wstrzymujących się brak. Dziękuję. Dziękuję. Informuję, że do Rady Gminy Piątnica wpłynął wniosek wójta Gminy Piątnica z dnia 25 października 2021 roku o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedłożonej Radzie Gminy w dniu 18 października 2021 roku. Wniosek wraz z projektem uchwały uwzględniający poprawki przekazałem Państwu radnym w dniu dzisiejszym przed otwarciem sesji. Poproszę też Pana Wójta o przedstawienie tego wniosku. Szanowni Państwo, w związku z zawarciem w dniu 22 października 2021 roku z Podlaskim Kuratorem Oświaty umowy nr 16/2021 o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, aktywna tablica.
Proszę o wprowadzenie następujących zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedłożonej Radzie Gminy w dniu 18 października 2021 roku. W paragrafie 5, 6 i 7 otrzymują one nowe brzmienie. Paragraf 5. Objaśnienia zmian w budżecie gminy przedstawia załącznik nr 5. W paragrafie 6 plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 54 994 025 zł 33 grosze. Z tego bieżące w wysokości 53 395 064 zł i 33 grosze. Majątkowych w wysokości 1 598 961 zł. W paragrafie 7 plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 58 826 910 zł i 33 grosze, z tego bieżące w wysokości 50 279 643 zł i 8 groszy, natomiast majątkowe w wysokości 8 547 267 zł i 25 groszy. Chciałbym Państwu poinformować, że w związku z tym dofinansowaniem nasze cztery szkoły otrzymały pieniądze. Mam nadzieję, że i dyrektorzy, i nauczyciele, a szczególnie nasza młodzież będą z tego dobrze korzystać. Dziękuję Panu Wójtowi za przedstawienie wniosku. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i wnioskiem Wójta. I proszę Państwa Radnych o zabieranie głosu. Proszę. Ja mam takie pytanie. Dlaczego inwestycja mostowa w Łubach została przeznaczona na te tablice aktywne? Bo to są wycofane pieniądze z tego mostu Łuby i przeznaczone na te tablice aktywne. No tak jest zapisane. W związku z przewidywaną wysokością wykonania inwestycji przebudowa mostu Murawy przesuwa się środki w kwocie 120 zł na zakup. Wkład własny na tablicę i wynagrodzenia. Ogólnie tą inwestycję w związku z tym, że najprawdopodobniej nie starczy nam środków na zrobienie tego mostu, chcemy to przełożyć na następny rok. Ale czy to będzie już z roku na rok, bo to jest inwestycja naprawdę konieczna, zagrażająca bezpieczeństwu. Wiemy od kilku lat tak. To już się toczy i z roku na rok się przekłada, a to znaczy, jest... Pani Radna, mogę Pani obiecać, że to w następnym roku zostanie wykonane, dlatego właśnie to, co Pani mówi, że jest to bardzo kluczowa i ważna inwestycja. Liczyliśmy na to, że powiem szczerze, że uda nam się po rozmowach z Ministerstwem Obrony Narodowej zrobić to, korzystając z ich wsparcia, troszeczkę taniej, ale niestety ich kosztorys, który przyszedł do gminy, opiewa na taką kwotę, że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Dlatego też chcielibyśmy to przesunąć i jeszcze raz próbować podejść do zapytań bądź przetargu na tę inwestycję. No żeby to się nie odciągało, bo tam naprawdę jest to niebezpieczne. Rzadko obiecuję, ale obiecuję, że to w następnym roku zostanie wykonane. Czy są jeszcze jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Zanim przystąpimy do głosowania, informuję, że do podstawy prawnej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy do ustawy o finansach publicznych zostaje dopisana została pozycja numer 1773 i zarządzam głosowanie nad przyjęciem wniosku wójta gminy Kępnica z dnia 25 października 2021 roku. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy. Dziękuję. Z większością głosów za
12 radnych, sprzeciwu brak, 2 radnych się wstrzymało, przyjęła wniosek i naniosła poprawki do projektu uchwały. Zanim przystąpimy do głosowania, informuję Państwa radnych, że poddam pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy z dnia 25 października 2021 roku, który jak wcześniej informowałem, przekazałem Państwu radnym wraz ze wnioskiem wójta. Obecnie zarządza głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Proszę o wciśnięcie swojego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy. Rada Gminy. 13 radnych przeciw. Uchwały nr 211/34/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Karolina, już można? Karolina, już można? Wznawiam obrady po przerwie. Stwierdzam przybycie Piotra Zduńczyka. Przechodzimy do punktu 4, podpunkt 3. Realizując porządek obrad, Rada rozpatrzy projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji zespołu obsługi szkół w Piątnicy oraz utworzenie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadanie statutu. Proszę panią Agnieszkę Filipkowską, dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy, o przedstawienie projektu uchwały. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedłożony projekt uchwały dotyczy kolejnego rozszerzenia katalogu zadań realizowanych przez Centrum Usług Samorządowych w zakresie wskazanym w projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe Komisje Rady Gminy. Wobec tego proszę Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Piątnica o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Proszę o zabranie głosu przez Pana Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zespołu obsługi szkół w Piątnicy oraz stworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy za. 5 radnych. Dąbrowski Adam, Robert Koprzewski, Jan Konopko, Marek Moroczkowski, Sławomir Śmiarowski, Karol. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę o zabranie głosu przez pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zespołu obsługi szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu. 3 głosy za, 3 radnych. Florczyk Tomasz, Weber, Krzysztof, Zduńczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i proszę Państwa radnych o zabieranie głosu. Czy są jakieś pytania? Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie z projektem uchwały. Zamykam dyskusję, zarządzam głosowanie z projektem uchwały. Zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji zespołu obsługi szkół w Piątnicy. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw? Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 212 łamane na uchwałę w sprawie likwidacji zespołu obsługi szkół w Piątnicy oraz utworzenie Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadanie statutu. W tej chwili przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej imienia Majora Władysława Radziwiłła Piątnicy stanowiący własność gminy Piątnica. Proszę panią dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, na wniosek dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Piątnicy, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa imienia Majora Władysława Radziwiłła Piątnicy, został przygotowany projekt uchwały w zakresie przedstawionym przez pana radnego dotycząca właśnie wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały rozpatrzyły stałe Komisje Rady Gminy. Wobec tego proszę przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Proszę o zabranie głosu przez pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej imienia majora Władysława Ragnisa w Piątnicy, stanowiącym własność gminy Piątnica. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5, głosy za 5 radnych. Dąbrowski Adam, Robert, Koprzewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmerowski Karol. Głosy przeciw i wstrzymujące się brak. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała po wybranej sesji projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej imienia majora Władysława Ragnisa w Piątnicy, stanowiącym własność gminy Piątnicy. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 3, głosy za 3 radnych. Kloczyk, Tomasz, Weber, Krzysztof, Grunczyk, Piotr, głosy przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy są pytania względem sklepików? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie imienia majora Władysława Ragnisa. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę numer 213/1 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej imienia majora Władysława Ragnisa w Piątnicy, stanowiącym własność gminy Piątnica. Obecnie przystępujemy do rozpatrzenia informacji w sprawie realizacji zadań oświatowych w gminie Piętnica za rok szkolny 2020-2021. Proszę panią dyrektor Centrum Usług Samorządowych Piętnicy o przedstawienie informacji. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, obowiązek przedłożenia przedmiotowej informacji wynika z artykułu 11 ustęp 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. W związku z powyższym wójt gminy Piątnica przedkłada Wysokiej Radzie informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022-2021 z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za przedstawienie informacji. Informuję. Informację rozpatrzyła Komisja Budżetu i Spraw Społecznych. Proszę przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Piątnica za rok szkolny 2020-2021. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 3, głosy za 3 radnych. Kloczyk Tomasz, Weber, Krzysztof, Grunczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania do informacji? Zamykam dyskusję. Proponuję przyjąć informację do akceptacji wiadomości. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, iż Rada informację przyjęła. Radni nie zgłosili uwag, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Piętnica za rok 2020-2021. W punkcie 6 porządku obrad przedstawię informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych prowadzonych przez uprawnione podmioty za rok 2020. Pierwsza informacja to jest Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku do Rady Gminy Piętnica. Wpłynęło to dnia 4 października. Stosownie do artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku w Urzędzie Gminnym przedstawia informację o wynikach analizy oświadczenia majątkowego złożonych w
Wodzie Podlaskiemu. Punkt pierwszy. Wójt gminy Pierwnica pan Artur Wierzchowski w ustawowym terminie złożył oświadczenie majątkowe za rok 2020 łącznie z kwotą rocznego zeznania podatkowego PIT. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego wynosi się następujące uwagi. W punkcie drugim, podpunkt pierwszy i podpunkt czwarty w stosunku do wykazanych nieruchomości podane zostały odwrotnie niż w poprzednim oświadczeniu. Tytuł prawny, brak natomiast informacje o należności majątkowej. Czy to prawo własności do domu, działki, czy należne do majątku odrębnego pana wójta, czy objęte jest małżeństwo współwłasnością majątkową. Przypomina się, że zgodnie z punktem 3 uwagi wstępnej formularzy wobec każdego wykazanego w oświadczeniu w podniku majątku oraz dochodów i zobowiązań należy określić przynależność swojego majątku odrębnego lub majątku małżeńską współwłasnością majątkową. W przypadku wskazanym w punkcie 2 nieruchomość dodatkowo wymagane jest podanie tytułów prawnych do ich posiadania. Dodatkowo zwraca się uwagę, że w przypadku nieruchomości wykazanych w jawnej części A oświadczenia w punkcie 2 nie jest wymagane podawanie informacji o ich położeniu. Położenie wskazanych w punkcie 2 części A nieruchomości należy wskazać w części B formularza, która nie jest jawna. W punkcie 8, podpunkcie 9 i w punkcie 10 w stosunku do wykazanych dochodów samochodu oraz kredytu nie została określona przynależność majątkowa, co oznacza zastosowanie się do wymogów określonych w artykule 24h ust. 2 cytowanej ustawy oraz w punkcie 3 uwagi znajdujące się w następnym formularzu oświadczenia majątkowego. W części B podpunkt pierwszy brak wskazania położenia domu, jeżeli położenie domu i działka pokrywa się z to przy wskazanym w części B podpunkt pierwszy położenie nieruchomości należy poinformować, że dotyczy domu i działki. Punkt drugi. Przewodniczący Rady Gminy Pierwnica, pan Krzysztof Weber, w terminie przesłał oświadczenie majątkowe za rok 2020 łącznie z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. W wyniku przeprowadzonej analizy oświadczenia zwraca się jedynie uwagę, aby w punkcie 10 informacji dotyczącej posiadanego kredytu wskazywać w związku z jakim zdarzeniem został on zaciągnięty. Poza powyższym brak uwag do złożonego oświadczenia majątkowego. Podsumowując, przypominam, że zgodnie z zapisem uwagi zawartym na wstępie formularza oświadczenia majątkowego osoby składające oświadczenie obowiązuje zana jest do starannego i zupełnego wypełnienia każdej rubryki. Informuję również, że poza mniejszym pismem przekazuję wynik analizy oświadczeń majątkowych do wykorzystania przez wypełnienie kolejnych oświadczeń. Nie powinno dodatkowych działań w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Upoważnienie Wojewody Podlaskiego, dyrektor generalny Jarosław Średnicki. Jeszcze pismo do Rady Gminy Pierwnica w ustawie do artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym przedstawia Radzie Gminy Pierwnica informację o analizach złożonych oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2020. Punkt pierwszy. Oświadczenie zostały złożone w ustawowym terminie. Ten drugi, po przeanalizowaniu złożonych oświadczeń o stanie majątkowym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Podpisał wójt Artur Wierzchowski. Jeszcze jedno pismo na Rady Gminy Pierwnica stosownie do artykułu 24h punkt 12 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminy. Przedstawiam informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
radnych Rady Gminy Pięknica za rok 2020. Łącznie z kopią rocznego zeznania podatkowego PIT. Wyszczególnione. Kabarek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domicz Urszula, Dymek Andrzej, Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Lorczyk Tomasz, Juszkowski Zonowie, Pokropowicz Jarosław, Sobuta Maciej, Mirocki Karol, Tuńczyk Piotr, bez rocznego zeznania podatkowego PIT. Konopko Marek, Fiderski Andrzej. Wszyscy radni Rady Gminy Pięknica złożyli oświadczenie w ustawowym terminie. W wyniku przeprowadzonej analizy nie wnoszą uwag do złożonych oświadczeń majątkowych. Tu podpisałem się ja, przewodniczący rady. Punkt 7. Zapoznamy się z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy Pięknica, a dotyczące odpowiedzi na wnioski złożone na poprzedniej sesji. Jest to jedno pismo, które wpłynęło od wójta. W odpowiedzi na pani wniosek złożony podczas 33 sesji w dniu 29 września 2021 roku uprzejmie informuję, że wszystkie samorządy gminy otrzymały zadanie w formie decyzji administracyjnej z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia działań promocyjnych, w tym organizowanie technicznym lub organizacyjno-technicznym mającym na celu zwiększenie się liczby mieszkańców dających się szczepieniu przeciw COVID-19. Gmina Pięknica z tego tytułu otrzymała kwotę 10 tysięcy złotych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zrealizowanie wyżej wymienionych działań, w ramach których zakupiono namioty do tworzenia m.in. panerowych punktów szczepień podczas gminnych wydarzeń. To bliczki informacyjne i banery do oznaczenia punktów szczepień oraz materiały informacyjne dotyczące szczepień rozdawane podczas wydarzeń sportowo-kulturalnych zorganizowanych na terenie gminy Pięknica. Gmina Pięknica z tego tytułu nie pobierała żadnych korzyści finansowych, jedynie bezpłatnie udostępniała wyżej wymieniony zakupiony sprzęt zespołom szczepiącym. W skład zespołu szczepiącego nie wchodziły osoby zatrudnione i nagradzane przez gminę. Gmina Pięknica nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne noty oraz niepożądane powikłania poszczepione, ponieważ przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 jest indywidualną sprawą każdego obywatela. Gmina Pięknica nie prowadzi ewidencji osób zaszczepionych. I tu jest podpis wójt Artur Wierzbowski. Wpłynęło to do Rady 11 października tego roku. Przechodzimy do punktu 8. Ostatnim punktem porządku obrad są wolne wnioski i informacje. Proszę Państwa sołtysów i radnych o zabieranie głosu. Proszę, radny Kopczewski. Panie wójcie, wracając do próśb mieszkańców wsi Żelechy i Olszyny w sprawie nieistniejącej komunikacji. Czy były prowadzone jakieś rozmowy z PKS Nowa i kiedy? Bo proszę nas zrozumieć, my zwracamy się do organu, który mówiąc może niekoniecznie ładnie ma inne przełożenie na rozmowy z PKS Nowa, bo każdy z nas próbował, ale niestety jesteśmy ignorowani. Dziękuję. Odpowiadając na prośbę, znaczy na pytanie, w następnym tygodniu po okresie świątecznym jestem umówiony nie tutaj z panem kierownikiem PKS Nowa, tylko z panem dyrektorem PKS Nowa w Białymstoku. Mam nadzieję, że uda nam się w tej sprawie coś załatwić. To bardzo się cieszę, że państwo chcecie podjąć ten temat, tylko prosiłbym jeszcze, żebyście zwrócili uwagę na to. Te mieszkańcy zostali przyzwyczajeni do może aż zawyżonej liczby kursów i w jednym momencie to wszystko się urwało, nie ma nic. I teraz zbliża się jesień, warunki pogodowe są niekoniecznie na chodzenie 3 km od miejscowości Wiktorzyn. No i rozumiem tych rodziców, którzy mają dzieci ponad szkołą podstawową. Dziękuję. Proszę, a radny Adam Dąbrowski. Szanowni Państwo, pierwsze to takie ze względu na to, że
z poprzednich sołtysów, Krystyna Dąbrowska zrezygnowała z funkcji sołtysa. Chciałbym w jej imieniu dla Państwa, dla Panów Wójtów, dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy, no dla nas radnych, przekazać życzenia. Życzę nam wszystkiego dobrego. Dziękuję za pomoc, jaką otrzymała od nas wszystkich, tak? Wieś jest wiadomo, bardzo specyficzna, mamy mnóstwo problemów i tak dziękuję jej też za to, że tyle lat dawała sobie radę z tym wszystkim, ale z przyczyn osobistych musiała zrezygnować. Także jeszcze raz dziękuję w imieniu dla nas wszystkich. Chciałbym przy okazji powitać też i przedstawić nowego sołtysa. Jest tutaj obecny pan Ryszard Kurzewski. Ten pan został wybrany przez mieszkańców sołectwa. Zapraszam tutaj do przedstawienia. I będzie pełnił funkcję sołtysa. Dobrze, to jest pierwsze pytanie. Drugie, panie wójcie, to chciałbym zapytać, od kiedy u nas zatrudniona jest pani Krystyna Lipińska i jaką pełni funkcję? Nie, dokładnie panu terminu nie podam, ale pracuję w Wydziale IZP, czyli Inwestycji i Zamówień Publicznych, czyli nowym jakby wydziale i zajmuję się sprawami inwestycyjnymi. I do tych spraw należą między innymi jakie sprawy? Chodzi o składanie wniosków na drogi przede wszystkim, tak, kosztorysowanie i tak dalej. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan sołtys tutaj się zgłaszał z Rakowa, tak? Zapraszam do mikrofonu. Ja dopiero się zapoznaję z tym studennym programem, no ale taki mam, przeczytałem tutaj wykaz zadań inwestycyjnych i tutaj mam między innymi, że na projekt takiej przebudowy drogi gminnej Rakowo-Czaki wynosi 7 tysięcy. A jakie koszty zostały włożone dla geodetów tej drogi? Takie pytanie. Proponuję panu podejść do Urzędu Gminy i pracownicy panu wszystko to pomogą wyjaśnić. Bo podejrzewam, że nawet wójt w tym momencie nie jest w stanie odpowiedzieć, bo nikt nie zna takich szczegółów na bieżąco. Czy są jeszcze jakieś pytania? A jest pan naczelny, tak? To proszę. Ja ze swojej strony pana sołtysa zapraszam do nas do gminy i wszelkie informacje udzielimy panu, bo tak z głowy kwot panu, że tak powiem, nie jestem w stanie teraz udzielić. Niemniej jednak, jeżeli pan do nas się tutaj, u nas się pojawi, to na pewno informacje zostaną udzielone. Dobrze. Proszę, sołtys Cyzyl, stary. Proszę do mikrofonu. Panie wójcie, pan geodeta wyliczył nam drogę na starym Cydni na Kurekowo. Pan się orientuje, no i stwierdził tam na tej byłej dźwierowni. Trochę zaniedbań jest, no tam trzeba było wyciszyć, zepchać to, trochę krzaków wyciszyć. Nie wiem, czy to w tym roku się da, czy w nowym roku. Znam temat, rozmawiałem, znam problem. W tym roku tego nie uda nam się zrealizować, ale w następnym roku na pewno się tą sprawą zajmiemy, tak zresztą rozmawialiśmy na funduszu sołeckim. No dobrze, no potem wyważę trochę gruzu, trochę świeci, to by trzeba porządek zrobić. Tak jak obiecałem, w tym roku zajęliśmy się wytyczeniem, czyli myślę, że jest pan zadowolony, a w następnym roku postaramy się tą drogą zająć. Bardzo dziękuję bardzo. Proszę, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę się przedstawić. Tak, no więc jestem mieszkanką Olsztyn. Chciałam zapytać pana wójta, czy jeżeli są jakieś inwestycje na terenie powiedzmy jakiejś miejscowości, czy mieszkańcy nie powinni wiedzieć o tym, tym bardziej, że tu chodzi o biogazownię. I dlaczego my się mamy denerwować, czekać, kiedy już są jakieś dokumentacje, jest dokumentacja wykonania tego i dopiero nas się powiadamia. A przecież to jest, uważam, sprawą
zgody mieszkańców wszystkich. Nie wolno tak stawiać. Mamy powietrze czyste, jest terenem Podlasie, jest przecież u samej zielonej Polski. I ja się sprowadziłam ze Szczecina i teraz to mam się wyprowadzać, bo tu w promieniu powiedzmy 2-3 kilometrów będzie biogazownia. Był projekt śmietnika europejskiego, ale też zareagowaliśmy bardzo szybko, jakoś udało się to odwołać. A teraz następny śmietnik znowu, smrodliwy, przepraszam. Dlaczego mamy być truci? Niech tam, gdzie produkują te śmieci, te smrody, niech tam będą te biogazownie, a nie nam tutaj podsuwać i zatruwać nam środowisko naturalne, w którym my żyjemy i w którym mieszkamy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Szanowna Pani, na tamtym etapie nie było to jakby wymagalne, tak? Myślę, że ten temat jest w miarę wyczerpany. Spotkaliśmy się kilka razy. Warunki, decyzja o warunkach zabudowy, tak jak Państwa poinformowałem, nie została jeszcze wydana. I też jak Państwu powiedziałem, będę na pewno brał aspekt społeczny Państwa, czyli Państwa prośby o nielokalizowaniu tej inwestycji w tym miejscu, na pewno będę brał pod uwagę. Także to co powiedziałem, postaram się, żebym dotrzymał słowa. Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę. Radna Karolina Haberek. Szanowni Państwo, jak wiemy, niedawno, kilka dni temu ukazały się wyniki programu Polski Ład. Jesteśmy jedyną gminą z terenu powiatu łomżyńskiego, która nie otrzymała żadnego dofinansowania. Chciałabym się dowiedzieć, czym to jest spowodowane. Dziękuję. Już Państwa informuję. Zgodnie z ogłoszonym programem, rządowym programem Polski Ład, czyli konkretnie program inwestycji strategicznych, który został ogłoszony ogłoszenie numer 1 na 2021. Okres naboru wniosków dotyczył od 2 lipca 2021 do 30 lipca 2021. To był pierwszy termin, który został wysłany. Później ten termin został przedłużony do 15 sierpnia. Pragnę Państwa poinformować, że w dniu 21 lipca, jako jedna z niewielu gmin w województwie podlaskim złożyliśmy wnioski, 3 wnioski do tego programu. Pierwszy wniosek, który złożyliśmy 21 lipca, dotyczył infrastruktury drogowej, dokładnie mówiąc, budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie naszej gminy, a dotyczył w ramach tej inwestycji zaplanowaliśmy przebudowę i budowę infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i było to 7 zadań, na które żeśmy złożyli. Pierwsze z nich to jest zadanie przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej numer 668 do wsi do drogi krajowej numer 64. Etap drugi na długości 904 metry. Drugie zadanie w tym wniosku dotyczyło budowy drogi Dobrzyjałowo-Motyka na odcinku 2084 metry. Trzecie zadanie w tym wniosku dotyczyło dokończenia ulicy Leśnej we wsi Jeziorko o długości 295 metrów. Czwarte zadanie w tym wniosku dotyczyło budowy, odwodnienie w trybie zaprojektuj i wybuduj drogi we wsi Krzewo o długości 1246 metrów. Piąte zadanie dotyczyło we wsi Marianowo na 2 odcinkach o łącznej długości 320 metrów, też również w trybie zaprojektuj i wybuduj. Szóste zadanie dotyczyło wsi Rakowo-Czachy, to jest było odwodnienie drogi i budowa jej o długości 1705 metrów. I siódme zadanie w tym wniosku
dotyczyło miejscowości Kałęczyn Olszyny i wybudowanie drogi w trybie zaprojektuj wybuduj o długości 4,5 km. Kwota przewidywana, wartość inwestycji wynosiła 18 600 000 zł. Drugi wniosek, który żeśmy złożyli, również 21 lipca, dotyczył infrastruktury turystycznej pod nazwą przebudowa z rozbudową wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminy Biblioteki Publicznej w Piątnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Konkretnie był to teren przeznaczony pod planowaną zabudowę. Znajduje się w miejscowości Piątnica Poduchowna. Powierzchnia objęta inwestycją to około 8000 m2. Czytam oczywiście Państwu to, co żeśmy napisali we wniosku. W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę obiektu Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej znajdującej się w jednym budynku oraz instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, kanalizację deszczową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, gazową, mówimy o kotłowni, wentylacja mechaniczna z rekuperacją i grawitacją w kotłowni. Planowane jest także wyposażenie wyżej wymienionych instytucji wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do tego obiektu, czyli parking, ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne itd., itd. I to też by było jako zaprojektuj wybuduj. Koszt, przewidywany koszt, wartość inwestycji to jest 20 750 000. To był drugi wniosek, który żeśmy złożyli. Trzeci wniosek, który żeśmy złożyli, dotyczył infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod nazwą poprawa jakości infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Piątnica. Ta inwestycja miała swoim zasięgiem obejmować rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Marianowo na działkach, na dwóch działkach. Drugie zadanie, likwidację niedziałającej oczyszczalni ścieków w Marianowie wraz z rekultywacją terenu. Trzecie zadanie, modernizację i rozbudowę istniejącego ujęcia wody podziemnej w Marianowie. Czwarte zadanie w tym wniosku, przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Drozdowie. Piąte zadanie, wymiana sieci wodociągowej rur azbestowo-cementowych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Szóste zadanie, zarządzanie projektem wraz z obsługą techniczną projektu wyżej wymienionych inwestycji będą realizowane w trybie zaprojektuj wybuduj. Te trzy wnioski żeśmy złożyli w terminie. Kwota trzeciego wniosku to jest 18 890 000 zł. Przepraszam, na pierwszy wniosek, bo umknęło mi. Na jaką kwotę? 18 600 000 zł. Ten drogowy. Tak. Ciężko mi jest Państwu odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. Nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć na to pytanie, jakie były kryteria oceny, co brano pod uwagę. Mi też jest z tego powodu bardzo przykro, z tego względu, że no nie dostały tak na dobrą sprawę dwie jednostki samorządu terytorialnego w województwie podlaskim. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem umówiony w następnym tygodniu z panem wojewodą i nie ukrywam też, że chciałbym przejechać się do Banku Gospodarstwa Krajowego, żeby na ten temat porozmawiać. Nie wiem, co mam Państwu powiedzieć. Proszę. Panie wójcie, mam pytanie pierwsze. Powiem tak, nie miałem zamiaru w ogóle rozmawiać, bo tak to wyszło, że dyskusja się rozwija. Czy prawdą jest, że było spotkanie samorządowców, które zorganizował senator bądź poseł, uczestniczyli wszyscy samorządowcy i tam były pewnego rodzaju sugestie, w jakich granicach składać wnioski. I później po przeczytaniu, bo powinienem zacząć od tego. Nam wszystkim prawdopodobnie jest bardzo przykro z tego tytułu, nie tylko panu, bo miliony przeszły nam koło nosa, nie? I teraz chodzi o to, żeby znaleźć przyczynę tego wszystkiego, żeby nie popełnić tych błędów w przyszłości. Wracając do tego spotkania, czy prawdą jest, że były sugestie, że samorządy mają się poruszać w tych niższych przedziałach i pan tutaj nie wspomniał o tym, że były trzy, że tak powiem, pułapy wniosków.
do 5 milionów, później tam drugi bodajże do 30 i bez ograniczeń. Tak. I teraz to, co pan przeczytał, no to żaden z tych wniosków nie był mały. Wszystkie były duże. Tak. A gdybyśmy byli złożyli jeden wniosek mniejszy, na te do 5 milionów, śmiem twierdzić, że byśmy dostali. Dlaczego tak się stało? Na pewno, no pewnie byśmy dostali. Tylko kwestia jest taka, że ja też to starałem się zrozumieć na różne sposoby. Moim zdaniem, wracając do odpowiedzi na pana pytanie, czy było spotkanie. To spotkanie odbyło się po złożeniu wniosku naszego do pozłożenia. Stąd najprawdopodobniej, i tak pewnie było przesunięcie terminu do 15 sierpnia. Po tym spotkaniu chcieliśmy z automatu wycofać ten wniosek bądź go aneksować. I niestety to nie było możliwe. To jest potwierdzone w Banku Gospodarstwa Krajowego. Poinformowano mnie, że niestety nie można ani aneksować, ani usunąć wniosku. Takie sugestie były, oczywiście, że tak. I po to te moje spotkania w najbliższym czasie, żeby doprecyzować ewentualne kryteria, bo być może takie kryteria się w końcu pojawią, bo do tej pory takich kryteriów po co nie było. Mam nadzieję, że biorąc pod uwagę fakt, że dwie jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymały takiego dofinansowania, będzie możliwe na etapie rozmów, prawda, może jakaś rekompensata za to, że nie dostaliśmy w pierwszym naborze, bo program inwestycji strategicznych z samego założenia w pierwszym rzucie miały dostać wszystkie samorządy. Wszystkie samorządy. Trudno mi jest coś państwu powiedzieć, jest mi bardzo przykro, bo macie państwo rację, że tak jak inne gminy dostały, powiedzmy w naszym powiecie, powiedzmy tam od 3 do 10 milionów złotych. Być może jakbyśmy złożyli na 5, a może na 10, to byśmy dostali 10, tak? A może jakbyśmy złożyli na 12, to byśmy dostali 12. Tego nie wiem. Złożyliśmy wniosek zgodnie z naborem wniosków, jaki był i regułami, które tam były. Ciężko mi jest coś na ten temat powiedzieć. Tak, no tutaj jeden wniosek tak naprawdę automatycznie zostałby odrzucony, bo skoro w regulaminie było napisane jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, no to tutaj przypuśćmy, mamy ten wniosek na 20 tysięcy. Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 milionów, przepraszam, tam było. No a my napisaliśmy tak naprawdę 3 wnioski, z czego jeden nawet nie był do tej kwoty 5 milionów, więc jeden automatycznie tak czy tak został od razu odrzucony. Znaczy tak, mieliśmy tutaj akurat nie do końca, tak, bo... A to są wytyczne, tak? Ja wiem, ja znam te wytyczne, tak. Słuchajcie państwo, na pewno bardziej nam zależało, może nie tak. Przygotowaliśmy te wnioski w związku z tym, że Polski Ład, czy program inwestycji strategicznych będzie ponawiany jakby co kwartał, prawda, i będziemy cały czas wnioskować o te pieniądze, bo z samej zasady program mówi o tym, że te 5 naborów, które mają być w najbliższym czasie, będzie mniej więcej na tym samym poziomie, czyli około 20-23 miliardów złotych na cały kraj. Liczyłem na to, że przynajmniej jeden ten wniosek przejdzie. Tak jak każdy samorząd zresztą, tak? Nierealne jest, może nie tak. Mówiąc prawdę, nierealne jest to, że jak samorządy złożyły nawet bez ograniczeń te kwoty, czy do 30 milionów złotych, żeby każdy samorząd takie pieniądze otrzymał, prawda? Dlatego też no, my złożyliśmy ten wniosek, bo wszystkie samorządy też poskładały, ale liczyliśmy na, nie ukrywam, na tą infrastrukturę drogową, tak, że być może, czyli wniosek ten, który jest jakby bez ograniczeń, tak, że coś z tego dostaniemy. Nie wiem, jak państwu się tłumaczyć, bo nie było kryteriów, nie było podanych nam jakichkolwiek wytycznych dotyczących tego programu. Czasami jest tak, i kwot również jako takich,
Liczyłem nawet na to, jak tak jak jest, że czasami tak może być, że jeżeli zrobiliśmy na przykład na 18 milionów, a każdy samorząd powiedzmy dostałby tam od 5 do 10 milionów, że jest możliwa korekta wniosku. Czyli wtedy z tych 7 zadań, które mieliśmy przeznaczonych na infrastrukturę drogową, będziemy mogli ewentualnie zrealizować 3-4. Na to liczyliśmy. Bo jakbym wiedział od razu, tak, że nie będzie można aneksować tego wniosku, nie będzie można wycofać tego wniosku, czy go aneksować, to pewnie byśmy to inaczej przemyśleli, tak? Ale jeżeli podaje się, że wniosek jest bez ograniczeń finansowych, to każdy samorząd liczy na to, że no chciałby jak najwięcej dla mieszkańców, tak, to zrealizować. I taka jest moja odpowiedź. No trudno mi jest coś powiedzieć. No nie wiem, może będę mądrzejszy po kolejnych spotkaniach, czy po uzyskaniu kolejnych informacji. Ja chcę walczyć o jak najwięcej, tak jak każdy wójt. O innych rzeczach nie chciałbym mówić, czy dlaczego Piątnica nie dostała, dlaczego Michałowo nie dostało. Jakiś klucz pewnie odpowiedzi ktoś tam wyżej zna i wie. Znaczy, no tutaj na to wychodzi, że został złożony jeden wniosek z ograniczeń finansowych, jednakże dwa pozostałe wnioski na kwotę ponad 18 milionów. No to także to nie było dopełnienie formalności, tak? Ktoś po prostu, no jeżeli było napisane w regulaminie, że jeden wniosek do 30 milionów, a jeden wniosek do 5 milionów i jeden z tych wniosków automatycznie został odrzucony, to także niedopełnienie formalności ze strony tutaj gminy, tak? Nie, pani Karolino, żaden niedopełnienie. Każdy wniosek ma swój numer. Jeżeli odpada któryś z wniosków, no to odpada wniosek. Pozostają kolejne dwa. Proszę nie sugerować, że zrobiliśmy coś nie tak. Sugeruje pani. Jeden od razu automatycznie został odrzucony, tak? Skoro jest jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 18 milionów i jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5. No właśnie. No i? Jeden. No to gdzie ten 5, tak? Nawet jakby on odpadł, to liczyliśmy, mówię, bardziej liczyliśmy na infrastrukturę drogową, czyli na ten pierwszy bez ograniczeń, który miały być, tak? Nie było czegoś takiego, że proceduralnie zostały one odrzucone. Są to jakieś inne ustalenia, inny klucz. Tym bardziej, że patrząc, jak inne gminy z powiatu łomżyńskiego składały wnioski, tak? Nie otrzymały dofinansowanie, no to są o wiele tak naprawdę mniejsze kwoty. Wiem, że gmina Czesnica jest dużą gminą i wójt oczywiście chciał jak najwięcej pozyskać środków, jednakże tutaj no także... Jeszcze raz mówię o terminie. Jako jedna z pierwszych gmin w województwie podlaskim złożyliśmy wnioski o dofinansowanie. Być może nie należy się śpieszyć. Ciężko mi jest państwu odnieść się do tego. Fakt jest niezaprzeczalny. Gmina Piątnica nie otrzymała dofinansowania z Polskiego Ładu. Czekamy na kolejny okres naborowy, czyli będzie to gdzieś w połowie listopada. Co wynika z moich informacji, będziemy na pewno baczniej się przyglądać temu, co jest w rozmowach. Powiedzmy, może nie rozmowach, ale jest przygotowywane dla jednostek samorządu terytorialnego i podejdziemy do tego bardziej ostrożnie. Panie wójcie, jeszcze mam pytanie, już pomijając Polski Ład. Czy aktualnie na terenie gminy jest jakiś projekt realizowany? Tak, robimy remizę w Krzewie. To tylko z tego. A jak się ma złożony wniosek na odbiór folii gospodarczej? Z tego, co tam rozmawiałem kiedyś z pracownikiem, miało być w listopadzie uruchomiony już zbiór. Czy? Jeszcze nie dostaliśmy żadnych informacji zwrotnych na temat odbioru folii.
Także pani Katarzyna niedługo wróci, to będziemy wszystko wyjaśniać, bo Katarzyna Modzelewska w tej chwili jest nieobecna. Na początku listopada będzie już w pracy, będziemy dowiadywać się, jak tam jest z tym odbiorem. Jeszcze mam takie pytanie, czy w najbliższym czasie są zbierane projekty też spoza Polskiego Ładu? Tak jak było wcześniej na miejscowości popegeerowskiej. Czy ktoś pan orientuje się na ten temat? Chodzi o wcześniejsze informacje, bo był program dla miejscowości popegeerowskich. My również złożyliśmy ten wniosek. Nie otrzymaliśmy dofinansowania. Sporo gmin nie otrzymało takich wniosków, znaczy nie otrzymało takich środków. Teraz pojawiła się kolejna edycja, jesteśmy do tego przygotowani, mamy pełen projekt na miejscowość Marianowo, bo rozmawiamy tylko o miejscowości Marianowo. Mam nadzieję, że zyskał na jakieś dofinansowanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ze względu na wyczerpanie porządku obrad dziękuję wszystkim za udział w sesji. Zamykam obrady 34. sesji Rady Gminy Pętlica.